Hej, cześć, siema na wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy w Darksiders 3. Na start zbierając tutaj jakiś przedmiot. Płonące szczątki! Możesz rozbić te szczątki w swoim ekwipunku, aby zdobyć punkt atrybutów. Proszę, proszę. Czyli punkt atrybutów za free. Tylko pytanie, czy to jest tylko dodanie jednego punktu atrybutów, czy to jest też zwiększenie mojego poziomu o jeden? Bo jeśli tak, to wolałbym to zrobić, no, o wiele później. Czytaj, kiedy nie będę potrzebował, jak to się mówi, niebotycznych ilości dusz na zdobycie kolejnego poziomu. Tak na razie to, co mam teraz, wydaje mi się, że jestem w stanie sobie normalnie wyfarmić, po prostu zabijając iluś tam przeciwników i deponując kolejną Wulgrima zdobyte przeze mnie dusze. Póki co, zostawię te rozważania i lecę szukać kolejnego fragmentu, znaczy fragmentu, kolejnego kluczomiecza. Mieczo klucza. Nie wiem jak to... Po połowie tego nie skąbię nawet, bo jak rozdzielicie wyraz na pół, to macie dalej klucza i miecza. O, tu jeszcze jakiś... Dzban próbuje uciec przed moim biczem. O, duża arena. Nie, to w ogóle nie jest podejrzane. Na pewno nie zaatakują mnie za coś przeciwnicy. No, bicz please. Dobra. Tak, będzie. Już miałem się pytać, czy będzie ich więcej, ale odpowiedź przyszła zanim zadałem pytanie. Ale ci są też dość słabi. Takimi to sobie nawet mogę moimi szponkami poradzić. Który chyba, kurde, de facto jeszcze nawet nie ulepszyłem. No przestań się osłaniać! Jeszcze tam został. Czekaj, no strzel. Tu? Serio? No strzelaj. No, kurwa. Pięknie. To skoki pozamiatane. Demoniczny artefakt ukryty tak po prostu w elemencie do zniszczenia. Pięknie. Okej, to pewnie muszę otworzyć. Dobra, czek. Ulepszyłem sobie czy nie? Nie, nie ulepszyłem tych szponów. Dobra, to by się przydało. Zainwestować w to teraz duszę. Dobra, szybki czek. Potrzebuję 12 ogólnie tych adamantowych szkiełek. A tu się obraca, dobra. A sobie też szybko. Nie, szkiełek? Nie, jak to się nazywało? Nie tutaj. Adamantynowe srebro? I mam już 7, o to wystarczy tylko 5. Okej, okay, to 12 razy 8, to jest 80, 16, 96. A i tak mi nie stać. 9600 bym potrzebował mieć dusz. No chyba, że. Miałbym wystarczająco tych do rozbicia. 400, to i to, 800. No, nie jestem pewien, czy by wystarczyło. Ale to jak tam już dolecę do Wulgrima. Przy okazji troszeczkę się... Szkielet, to zawsze prościzna. No, prościzna, ale nawet taka prościzna może nieźle ugryźć w tyłek. Dobra, kolejny ten zabieramy. W ogóle to... Okej, miałem już powiedzieć, że to chyba nie gaśnie, ale te... ale gaśnie, gaśnie. O, teraz moim skokiem to aktywowałem, zamiast, znaczy, a nie atakiem.
A patrzcie, jakie to jest fajne, że ona ma miecz na plecach, ale pogardę przypina sobie po prostu do boku, nie? Fajne, tylko trochę dziwne, że akurat walczy tym mieczem, a nie pogardą, no bo... W sensie co, tu? O, no pogardę mam dalej na ataku esencją, powiedzmy, nie? Ale atak zwykły to jest atak tym mieczem. Trochę dziwne. O, tutaj jeszcze jakiś itemek. Standardowa Kempa Mara, 6500 mam póki co. No, tylko właśnie, przez to, że nie rozwalam tym biczem tych wszystkich rzeczy, no to nie lecą mi dusze. Trochę szkoda. Okej, ale to było dość szybkie. Teraz trochę żałuję, że tego pod koniec odcinka nie zrobiłem, no ale skąd mogłem wiedzieć, ile mi to zajmie. Dobra, wszystkie trzy prawie jednym atakiem aktywowane i zobaczmy, co tu się stanie. A, tyle. Po prostu się most otworzył, powiedzmy. Chyba tędy wyjdziemy. Naprawdę? Kiedy potężny posąg ułoży potężny most ze swych potężnych ramion wprost do wyjścia, ty wyskakujesz się z po prostu się ucieszyłam. Ja pierdzielę, ej, o super, jeszcze kolejny przedmiot, który ominąłem. Ale przepiękna wymiana zdań. Kiedy potężny posąg ze swoich potężnych ramion ułoży potężny most, skakujesz coś taki. jaki to jest pocisk po prostu, nie tylko tej obserwatorki, ale też chyba po prostu ludzi, którzy, no kurwa, złap się tego w końcu. Ludzi, którzy też by tak walnęli. O, chyba, o, tu jeszcze i ten przedmiot, jak tu jest pokrywane rzeczy. Wyjdą mi takie, o, chyba tędy wyjdę. I wtedy furia wali wam takie coś. Jezus Maria, nie, kto na to wpadł, ale cudo! Mwah, cudo! Cudny tekst! Przepiękne, przepiękne! Oj, Jezu, ja się popłakałem ze śmiechu. Dobra, o, może teraz mi się uda. Tak. Dobra, tak, tu jest wyjście. A co jest z drugiej strony? Jest jakiś przedmiot. Kolejny, już trzeci demoniczny artefakt. One mi lecą częściej niż anielskie artefakty. No, chyba, że teraz taki balans miałby być, bo już znaleźliśmy trzy anielskie, to teraz trzy demoniczne. Dla właśnie tego balansu. Dobra, gdzie my jesteśmy? Pani? Spokojnie, słyszysz to? Dziecko? Nie tego szukamy. Idźmy dalej. Zaraz. Twórca. Nic mu nie jesteś winna. Wiem. Chcę, żeby to on był mi coś winien. Oj, to nie jest prawdziwe dziecko. Spokojnie, moje dziecko. Mogę cię zaprowadzić do innych. Do ludzi. Czy nie byłoby miło? Jezus Maria. Oj, takich dzieci to nawet Freddy Krueger by nie chciał zabijać. Chociaż nie, w sumie nie, inaczej. Jakby takie dzieci Freddy zabijał, to raczej by wszyscy mu wybaczyli. Te zabójstwa. O, o, trafiłem jeszcze, pięknie. Na ślepo trochę ten skok zrobiłem. Kolejny, co to jest? To jest rzeźba? Kokon? Tutaj? Nie, tutaj. Skoczę? Gdzie tam? Za wysoko. Wow, co to za przesuł? Jaki przesunie? Jak nie przesunęło? Nie no, tutaj nie będzie.
Nie, tu albo jest gdzieś przejście, którego ja nie widzę, albo... A tutaj, nie, ale tutaj też jest za wysoko. No, na ten doładowany skok. A tam w ogóle nie ma przejścia, Jezus. O Boże, tu ja pierdzielę, jestem kurwa ślepy. Tu się muszę złapać i teraz zwykłym double jumpem przeskoczę. Dobra. O, tam jest coś schowane. A, dobra, tam teraz mogę iść. Uhu! Jak się przyssała do tego. A, i ten chyba muszę iść nawet. O, jest Vulgrim, jak miło. Zobaczmy. A, tu... Nie tutaj, tutaj. I rozbijmy wszystko. A już same te wystarczyły, bo dobra. To... Czym może ci służyć, skromny kupiec? A w sumie najpierw ją przenieś. Nie musisz się śpieszyć. Do kuźni. Jak już wykupię, to od razu się przejdę i ulepszę. Dobra. Witaj. Nie śpiesz. Dobra. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. A, wiedziałem, że nie będziesz mogła się oprzeć. Ej, co? Jak mi... O Jezus Maria! No jak mi starczyło? Jak mi starczyło? Boże, ja liczyłem se dla 12 kawałków, potrzebałem tylko 5. Dobra, masz całą resztę. Jak sobie życzy? O, zadbaj o to, by było słychać. Jezus Maria, co za kretyn. Ze mnie. No dobra, Ulfein, pogadajmy. Mogę coś uważać, jakieś udoskonalenie? Zobaczmy, co mogę dla ciebie zrobić. Jednego anielskiego artefaktu mi brakuje. Okej, okay, tutaj widzę ile? 4, 6. Wow, okej. Okay. O, wyważony lewiatan. Esencja wybranego jest niepotrzebna do tego, okej. Okay. A jest kilka tam plus 3, po prostu muszę to ulepszyć i... 12 demonicznych artefaktów i będę miał... I będę miał combo z obu. Maksymalne zdrowie na minutę odzyskiwane i maksymalne mary. Czyli jest ile? 5 mam, teraz by, potem byłoby 7, 10, 15 i 20. Okej, okay, nawet fajne. Takie zachowanie balansu i jednocześnie z obu rzeczy coś będę miał. Z obu gałęzi tego drzewka upgrade'u, powiedzmy. Co mam tu, co bym miał tutaj? Nagroda w postaci... sorry. W postaci gniewu od gniewnych mar. 40 i 50% na wyważone wściekłości. I szansa na wytworzenie gniewu, gdy atakujesz tą bronią. 15, 20, 25 i 30%. Okej. Okay. Ale kurde, jak chcę mieć wyważonego lewiatana, no to nie mogę nic zrobić w kierunku tego, no bo nie starczy mi potem artefaktów pewnie. Dobra, to ulepszamy broń na razie. Chcesz zadawać potworny ból, prawda? Na plus 1. Nie sądziłem, że to możliwe. Na plus 2. Nie sądziłem, że to możliwe, ale teraz jesteś jeszcze bardziej. I na plus 3. Z tym to dopiero będziesz siać. Jak to wygląda? O, dokładnie takie same obrażenia zadają. O dziwo, kolce pogardy mają troszkę mniejsze i na czwartym poziomie dopiero będą miały równe obrażenia temu. A to się pewnie jeszcze liczy to, że to jest żywioł, nie? Okej, okay, ale... Czyli obrażenia zadają dokładnie takie same, tylko to od gracza zależy, czy chce walczyć szponami, czy chce walczyć tymi obuchami. Ja zostałem przy szponach, bo mi się podobają. Plus wydaje mi się, że są chyba troszeczkę szybsze od tych opuchów.
może ci służyć. Nie musisz się. Nie muszę, ale chcę. Otwieraj tę jamę i daj mi przejść. To jest fajne, że nie musimy tak jak wojna wejść do tej jamy, przejść przez nią i dopiero się dostajemy. Tylko po prostu, tak od razu, mamy fast travel do tego punktu. Tutaj kurde nie wskoczę, tak jakbym chciał, niestety. A więc musimy iść w tym kierunku. O, jeszcze więcej tych dzieci, Jezu. Dobra, atrybutów... 5 punktów, czy o 2% fizyczne? Takie podstawowe, tutaj... Albo tutaj o 4% magiczne? Spustoszenie, gniewne, ładowane i kontry. Ale bardziej co, myślę, że tak, jeszcze życie, tak do 40 levela zdrowie i siłę, a potem będę pakował tylko w magię. Żeby właśnie przy kontrach mieć takie pierdolnięcie, takie mocne, nie? Bo też nie wiem, jaki jest maksymalny poziom tutaj. Wątpię, że setny, no bo wtedy by to było trochę za proste. Ale się przekonamy w trakcie. Gry. Mała Kępa Mar. Spoko. No, świetnie. O! No shit, Fury! Świetnie, jeszcze bombami rzucają. Bombami, no... Czymś, co wybucha. W ogóle tutaj coś jest na dole. Okej, mogę tam wrócić. Spoko. Adamantynowe srebro, proszę bardzo. Od razu jedno odzyskane. Jedna rzecz mnie boli u Wulgrima, naprawdę. To jest to, czego chyba nie do końca twórcy przemyśleli, robiąc Souls-like'a. Mianowicie, jak się chce wykupywać coś u Wulgrima w wielu sztukach, nazwijmy to tak żabkowo. No tu przeskok? Nie, tędy muszę iść. Widzę. Jak ktoś był w Wietnamie, to ma pani już wspomnienia, jak tam też bomby się zrzucało co chwilę. Wiem, że to kiepskie porównanie, no ale w miarę dobre mam wrażenie. Dobra, mam już spokój, czy jeszcze będą mnie tutaj bombardowały? Odwołam oku zdrowienia. A nie, to jest rozjebana beczka. Teraz co? Kolejna. Kolejny demoni... Nie ma, nie dam się tak łatwo. Chyba, że nie mogę tego rozciąć. Wyczuwam, że te plugastwa nas tu nie chcą. A po czym to wyczuwasz? Po tym, że rzucałem cię bombami, czy że rozłożyły takie oto druty, których niestety nie mogę przeciąć? Łożesz ty! Nie uciekaj ode mnie, tylko daj się zabić. A dobra, test. Czy to wybuchnie od razu? Tak, ale z jednej strony jest tylko ładunek, czyli można przejść i uniknąć obrażeń. Mam nadzieję. Dobra, zobaczmy. Z tej strony jest ładunek. Dobra. Z tej strony jest ładunek, czyli jak przejdę z tej, to powinien nie dostać damage'a. Nie, jednak nie. Nie da się uniknąć damage'a. Ale było warte sprawdzenia. No jakie to jest kurwa głupie. Dobry odpoczynek i mało leczenia. Czasem mogę użyć chyba dużego leczenia. Bardziej, większy profit bym z tego miał. Ale już trudno. Ha! Uniknięte! Tego się nie spodziewałaś, co? Ty, ona była niewidzialna teraz? Czym się zdawało? Dobra, tu jest jeszcze jedno. Tam jest chyba dalsze przejście. Kolejne druty. Jezu, furio!
Mogą się robić większe doskoki. Dobra. O, i kolejne adamantytowe srebro. W ogóle adamantytowe, czyli trochę jak adamantium. Czyli można powiedzieć, że z tego samego materiału są zrobione szpony Wolverina. Okej, mogę tu wejść, ale czy to mi coś da? Okej, właśnie wlazłem na... na szkielet... Tak, T-Rexa. Chciałem powiedzieć, że... Już chciałem powiedzieć jakiegoś innego, ale nie, to jest T-Rex. Tyrannosaurus Rex. Tutaj pusto w większości. W ogóle, że to się stało tutaj, nie? To jest aż dziwne. Okej, ładny atak z powietrza. Nawet wyszedł z tymi obrotami, tylko chciałem to podpalić akurat, no. Ale to chyba nie z tej strony. Dobra, sprawdźmy, co się kryje tutaj. Jedno przejście. Więc jest logiczne, w którą stronę będę teraz zmierzał. Dobra, rozwalone, nic nie wyleciało. Aha, byłem od niej oddalony jakieś 2 metry i spugłowałam. Może 2, na oko tak z 2 metry, może pół. Żeby wiecie, żeby w sensie, na oko to mogło być 2 metry, ale ile to w grze jest, to nie wiadomo. O, i teraz jestem w tym miejscu. Dobra, co to plata w sumie? Jakąś taką platformę. Aha, dobra, i to pewnie zleci tutaj i będę mógł przejść dalej. Dobra, pajęczyny płoną. Nie wiem tylko, z czego one są, skoro są w stanie utrzymać coś takiego. Ej, to już nie powinno trzymać nawet. Aha, dobra, i od dołu będę się musiał bujnąć pewnie. Ale znalazłem alternatywę. Zobaczmy, będę się bujał? Tak. Tu się teraz będę bujał. I wlecę tutaj. A ja alternatywę znalazłem i sobie wskoczyłem po prostu po jego łapach. Da się? Da się. Zachowanie Souls-like'owego stylu przechodzenia lokacji. Czyli nie istnieje tylko jedno rozwiązanie na przejście danego miejsca. Dobra, mogę iść tędy, ale chyba finalnie dojdę w to samo miejsce. Tu jest kolejne jakieś dzieciątko, które... Bardzo mnie denerwuje! Bo rzuca bombami. Brawo ja. Dobra, na jedną marę będzie mnie stać, jeśli Wulgrima ci znajdę po drodze. Ale to odłamy kół zdrowienia. Brawo ja. To mi się udało. Dobra. A cóż to za zbieracz? O, ej! Pani, twój talizman. Uważaj. O, dobra, czyli tam będzie boss. Tam będzie jakiś grzech. To będzie boss jak nic. Dobra, ale... Skoro tam mam iść po bossa, to... Czekaj moment. Tu... Żebym poszedł tam... Dobra, czekaj, czy ja se skrótu, aby teraz nie odblokuję. No tu mam co? Jakiś czerwono okip, nazwijmy to, bo tak... Pasu... Jezus Maria! Czerwonooki niedorozwinięty. O, jeszcze dzieciory, świetnie. Czerwonooki niedoroz... Pięknie! Niedorozwinięty... Tyran, tak się nazywa ten przeciwnik po polsku. Tyran. Fragment adamantynu, pięknie. Fragment adamantynu to jest na plus 4 do plus 6 potrzebny. I proszę bardzo, już bym mógł sobie na przykład moją podstawową broń ulepszyć. Czy podstawową, no te kolce pogardy ulepszyć na plus 4. Kurwa! Dwa razy to obszedłem, żeby za trzeci raz dać się na to złapać.
Dobra, dusze. No, tu będzie akurat 250 plus 10% to będzie 275? O, plus minus. A dlaczego plus 10%? Bo jeśli mam na sobie te zbroje, to z rozbijanych mar mam plus 10, z tych rozbijanych kryształów mam plus 10% więcej dusz. Dobra, mam tylko nadzieję, że to będzie Wulgrim, bo jeśli go tu nie ma, no to wydanie tego będzie trochę bez, sensu. Dobra, tam jest pewnie boss, tu... Tu jest przejście chyba dalej... Jest Wulgrim, dobra, na szczęście! Jezus... Wydanie tego na nic byłoby trochę... głupie, delikatnie mówiąc. Czyli nie sprzedaj, kup. Mara... razy... Wiedziałem, trzy. Że nie będziesz mogła się poprzeć. Jak są do zobaczenia wkrótce. Serio, kto wpadł na pomysł? Dobra, nie ma cutscenki jeszcze. Bo zakładam, że będzie. Raczej nigdy nie wyskoczy tak po prostu stąd. Tędy co będzie? Nie, to jest jakieś dalsze przejście. Nie wiem, muszę iść tutaj. Zobaczmy. Zbieracz? No, strasznie tego dużo. Może chciwość? Ludzie nie znali się na wielu rzeczach, ale na sztuce jak najbardziej. Co? Szczerze, to zapewne jeden z powodów, dla których aniołowie im tak zazdrościli. Widziałaś kiedyś, jak te ptaszki malują? Mówisz o sztuce. Jesteście w muzeum chyba, nie? Dokładnie. To muzeum. Jasne, że mamy swoją misję. Mówię tylko, że... Z wanną we mnie rzucił? Niektórzy ludzie zupełnie nie są w stanie docenić tego, co jest w tym życiu. Ma skrzydła anioła w tym worku. Chciwość. Furio. Witaj w moim wspaniałym skarbcu. Niestety, tak się składa, że zapomniałaś zapłacić za wejście. Swoim życiem. Weź to, jeśli zdołasz, gnido! Lecimy! Chciwość kolekcjoner! Ej, co jest? O, super, gdzie nie rzucał. No, to ja tak sobie tutaj pochodzę i cię rozkradnę w takim bądź razie. Anielski artefakt. To jest akurat coś, co warte jest zebrania. Bo tak kępa mart, tak mech trochę. Kolejna. I się to spodziewałem jakichś artefaktów, a nie pomniejszych rzeczy. Kolejne. Kolejna? Ludzie! Byłem gniewu. Dobra, niech będzie. To jest w miarę okej. Okay. Kolejna mała kępa mar. Demoniczny artefakt. To jest spoko. Jak to... On na mnie skacze, atakuje. Ja mam go totalnie w dupie, tylko zbieram mu te przedmioty, które mogę zebrać. Okej, okay, tu jeszcze coś. Koło zębate, wanna. Co jeszcze masz za... O, świetnie. Oj, tu jeszcze jakaś jedna rzecz. Chryste, ile on tych mar tutaj miał? Au. Dobra, płoń! Dobra, gniew się wypala. O, czaszka! Jesteś osaczona! Chcesz woli walki? Zmierz się z moją formą spustoszenia! O, i to jest twój koniec! O, i coś z niego wypadło. Naciesz się swoją kolekcją, chciwość! Choć raz! Jeden! Czy on tam jest koniec? Co? Koniec? Co? Kto te napisy pisał? W ogóle ten dialog. What? Co ja miałem tam? Widzieliście to? Zdajesz sobie sprawę, ile to było warte? Życie jednego grzesznika. Okej, mamy go.
Na co komu muzeum, skoro w tym można mieć całą kolekcję? Widzicie? Co to jest ten krzyż taki? Nad jej lewym udem. A tutaj nie mam! Co to było? Ja taki niebieski krzyż. Czy... No nie, no tak, no krzyż. No, krucyfiks to musiał być ktoś ukrzyżowany. Witaj ponownie, Furio. Zachowujesz się, jakbym miała jakiś wybór. Zawsze porywasz twoich gości? Okazywałabyś mi więcej szacunku, gdybyś wiedziała, jaką daje ci moc. W walce z chciwością dowiodłaś, że stawiasz swoją misję ponad dobrami materialnymi. Czas na potężniejsze narzędzia destrukcji. Dajesz mi kolejną zabawkę? Jesteś nazbyt hojny. Esencja burzy. Korzystaj z niej mądrze. Może po prostu daj mi te wszystkie swoje dary, skoro tak bardzo chcesz uzbroić jednego z jeźdźców. Precz! Nie tędy droga, Furio. Trochę pokory. A czemu tam były angielskie napisy? Esencja burzy. Bumper i Y, aby aktywować formę burzy. Czyli mamy ogień i burzę. O, nowa broń. Co było do przewidzenia. Okej, takie dziabnięcie. I płonące szczątki, pięknie! Nie no, myślę, że warto je będzie wykorzystać chyba tak na koniec gry. No i dobra, mam iść gdzieś tam. A właśnie, czekaj, kolejna esencja, czyli może będę mógł iść do kolejnej tej, do kolejnego skrzydła w pustce. Swoją drogą chyba się nie obrazisz, Furio. I tu się mylisz. Tak, ale jak mawia przysłowie, nie wybebesza się posłańca. Plotki o twojej biegłości w boju dotarły do pewnych kręgów pani. Są tacy, którzy chcieliby sprawdzić te pogłoski, o ile się zgodzisz. Nie. Gdybyś jednak zechciała, przez ciekawość, z powodu pychy, czy też zwykłej zdrowej chciwości, to rzeknij tylko słowo, aż Niowa Jama przeniesie cię do... Tygla. Już Tygiel odblokowany? Tygiel? Trochę zbyt dosłowne. Mówi jeździec zwany Fur... Dość, Wulgrimie. Co będziesz z tego miał? 10%. Interes musi się zgadzać, ale ciebie czekają nagrody godne prawdziwej wojowniczki, o ile przeżyjesz. Rozważ ofertę, albo nie. Tygiel jest już dostępny. Brama do Tygla prowadzi poprzez zakładkę Limbo w menu Żmijowych Jam. Esencja burzy. Można na ciebie liczyć, jeźdźcze. Nie mogę tego powiedzieć o tobie, demonie. Z biegiem czasu zmienisz o mnie zdanie. Czeka na ciebie następne przejście, jeźdźcze. Możesz teraz przejść do skrzydła burzy w pustce. Pięknie. No to już mam plan na kolejny odcinek. Czym może ci służyć skromny kupiec? Dobra, dusz. Dusz mam ledwo co. Dobra zabawa dla nas obojga. Ale i tak mogę mu dać. Jak sobie życzysz. Dobra, czy masz coś tutaj nie nowego? Się. Nie to. O, proszę! Anielskie demoniczne artefakty! To będę musiał do niego zaglądać po każdym takim bossie grzechowym, powiedzmy. O, w ogóle też są opisy. Stworzony na początku wojny, przepełniony boską energią, emanuje prawością. Niebieskie armie były dobrze wyposażone, a ich najlepsi żołnierze otrzymali kilka najpotężniejszych artefaktów z Białego Miasta. Piekło postarało się być i zginęli pierwsi. Nie dziwi mnie to. Ten z powitym rokiem artefakt emituje słabe krzyki przeklętych dusz. Mroczny książę rozkazał stworzyć wiele reliktów zrodzonych z cierpienia, zaginionych i torturowanych nieszczęśników z Mrocznego Królestwa. Zawierają one nadzwyczajną moc. Lecz jaki jest jej koszt? Dobre pytanie.
Okej, czyli potrzebuję 12 tysięcy, żeby oba wykupić. Jak sobie te wszystkie 6. No i dobra. Boss na koniec odcinka. Odblokowany tygiel, odblokowana pustka, odblokowane skrzydło w pustce. Dla mnie świetnie. Dobra, czy byłoby mnie stać chociaż na jeden, gdybym teraz rozbił wszystkie te kryształy? Sprawdźmy to. O, już mnie stać. Na 2 mnie stać. No dobra. Czym może ci służyć skromnie? To weźmiemy po jednym z każdego. Chociaż nie. Weźmiemy 2 anielskie. 2 anielskie. I teraz przejdziemy na koniec jeszcze do Ulfeina i wykupimy sobie upgrade na, dla tego, dla Lewiatana. A tu w ogóle też na żółto jakiś jest grzech. No tak, no na żółto tak leciutko żółtawy się robi, robi się leciutko żółtawa ta czaszka. W ogóle są tutaj, co tak tutaj dłubie przy tym, co to jest? Halo. Witaj Ulfeinie. Zobaczmy, co mogę dla ciebie. Okej, okay, mam 6, jeszcze 1, czyli będę miał połowę do kolejnego upgrade'a. Nie sądziłem, że to możliwe, ale teraz jesteś jeszcze bardziej zabójcza. Okej, okay, a jak wykupię tamte, to będę miał 7 demonicznych artefaktów, czyli potrzebuję jeszcze 5. Ciekawe. Dobra. Dla nas to koniec póki co przygody, ale nie obawiajcie się, jeszcze to nie koniec. O, jaki glide! Proszę, czyli tutaj mamy podwójny skok, a tutaj mamy szybowanie. Czekaj, to nie było gdzieś w sumie takiego miejsca? Że mogłem właśnie poszybować? No to się trochę nie udało. Dobra, wylatuj. Jama. I wracamy tutaj. Ale ode mnie póki co to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będziemy dalej eksplorowali ten zniszczony świat w poszukiwaniu kolejnego grzechu. Jakimkolwiek, bo on w sumie nie był. Bo... Dobre pytanie. Była... zazdrość, był gniew, ale gniew nam niestety zdupcył. A tutaj była chciwość. Czyli dalej nam zostało 5 grzechów do zabicia. Ale dobra, to w kolejnych odcinkach. Ode mnie póki co to tyle i widzimy się w następnym. Cześć!